Jerry, pierwsze odpalenie KTM-a i pierwsza jazda. Oj, uważaj, majster. Majster szef. Majster szef, ty jest KTM. Jerry jedzie. A zaraz z nim pojadę. Pierwsza mufa. Jedzie, poszedł. Czemu nie masz kamery włączonej? I Tomek. Ale się dzisiaj kurzy. Ale poszedł! Ale poszedł! Plastiki się. Chyba nie może odpalić. A co on zrobił? No poszedł jak kuna, nie? Wybiło go. I na tylne koło poszedł. Ale poszedłeś? No. Plastik odszedł. No wiem. Tylko. Gdzie masz plastik? A nie możesz odpalić? A odpala w ogóle? Nie wiem. Zobacz tam. Ale to nic się nie stało, przecież. Kliknij sprzęgło. Trzeba tylko wyczyścić, nie, nie rozpalać, na razie, bo piachuje. Wyczyścić, wyjąć. Nic się nie stało. Ale tata, ja też się boję, bo tam jak się za bardzo przyjęliśmy. Ale tu, po co ta kurwa szaleje już? Nic się nie stało, tylko trzeba przyścić tu filtrze trochę i zmiotkę z samochodu i będzie git. Ja się jeszcze boję, mój panu. Tą kurwa na czwórce chyba zapierdala. On na czwórce robi skoki. Grubo było. Tam u góry mnie zarzuciło. No wiem, widziałem. No trochę zaiwaniłeś. Daj go na to. Trzeba pod auto wytępić. Jak tu wyjechać? Nie, prosto jest. Może koło, tata, chyba koło trochę uciekło, wiesz? Ja kurwa krzywa jak chuj kiera, zobacz. No w tą stronę idzie. Ulala. Czekaj, ja kopnę. Trzymasz?
teraz to znowu w drugą. Jeszcze, nie? Fokiera? No. A co, tak się wyprostuje? No. Czy masz? Trzymaj. No bo tu na tym się skrzywiło. A to jest, o, już teraz. Jeszcze? Nie, jeszcze raz. Jest ok. No widzisz, naprawiony masz. On mnie zarzuciło z samej góry. Ale chciałeś trójką czy czwórką? Ale chyba jeszcze raz. Czwórką. No to poczekaj. Trzy, cztery. Teraz już będzie na pewno. Wszystko wiadomo, Maciej czwórką wali, to dlatego. Zawsze jadę tu czwórką, przez cały ten tor. Kurwa, nie nagrałem. Ja też nie. Ja nagrałem. Ja nawet nie widziałem, ja akurat ci powiedziałem, żebyś ten, musisz sobie zobaczyć, jak ja skaczę. Ale Maciej, to już można całą na luzie przeskakiwać. Będzie chodzić, dawaj obudowę i jest ok. Tu nie ma pierwszy. Zresztą on jest nasączony mocno. Bo tu się trochę tego piachu obsypało, jest większe wybicie, nie? A się przetaczyłeś, tak? Nie, a czemu pokazywałeś, że auto? No bo myślałem, że co innego, że ten, że filtr jest stały piach. A ja myślałem, że ogon mi pęknął, dlatego to co powiedziałeś. Tata, ty powiedziałeś, że połamał, to mówię, o dobra, to już ogon pęknął pewnie. Gdzie tam huskwarny nie idzie połamać? No nie, łam ty się. Tak. No widzisz? Ale fikoła odwaliłeś, no. To był prawdziwy fikoł. A potelepało tobą? Bo tu u samej góry mnie zaczęło. No. Przynajmniej tak czułem. Nie, ja już widziałem, jak ci wybiło. No. Bo poleciałeś za wysoko na tyle. Wiesz, na koło ci tylne poszedł. Nie, leciałem dobrze na początek. Na początek tak, ale jak już cię wybiło, to leciałeś. Już motor tak, wiesz, już poszedł w prawo. Na filmie zobaczysz. Specjalnie dla ciebie zrobię. To co, Jerry? Podjeżdżamy? Kurwa, boję się, chuj. Tata, zobacz jakie to. To wiesz co, to sobie zrobimy to. Wyjazd. No to chodź sobie trochę pojeździmy i podjedziemy. A te, zobacz teraz to. No. Ale też uważaj, kurwa. Ja uważam. Jerry, tam będzie lepiej, wiesz? Tutaj, tom. W tom się fajnie wchodzi. Truja i gazu. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.